nasz budżet jest zbyt zachowawczy. Jest bez perspektyw na rozwój gmin. Jest nieadekwatny również w stosunku do programu rozwoju gminy, który prezentował swego czasu pan burmistrz. Dlatego dziwi mnie wypowiedź pana burmistrza na łamach Kuriera Wrocławskiego, w którym zarzuca zarówno, że gminy wymagają. Uważam, że jest wręcz przeciwnie. Wymagają tego, co pan burmistrz deklarował wobec wyborców. I my za gminy, w imieniu mieszkańców, mamy takie obowiązki, żeby pan burmistrza z tych obietnic rozliczać. Dlatego pytam się, szanowni radni, czy ta wizja rozwoju, która dla nas może w mieście, gdzie pan burmistrz przerwał wybory, będą realizowane żadne inwestycje, bo jak wiadomo, wszystkie upadły. I ja bym prosił o zadanie konkretnych pytań, nie bez uwagi do jakiejś teorii, bo pan się akurat myli w tym względzie i to o 100% się pan myli. Ale to jest dyskusja. Proszę zadać konkretne pytania. To jest dyskusja, ja zadaję pytanie. Czy to właśnie to, co deklarował pan burmistrz, nie jest koncertem życzeń, bo zarzuca się nam radnym, że my tutaj urządzamy koncert życzeń. Ponadto, odnosząc się do sprawy koła gospodyń wiejskich, uważam, że koła gospodyń wiejskich doskonale promują naszą gminę. Robią to na tyle doskonale, że powinno się przeznaczyć na to większe środki, na ich działalność większe środki finansowe. Możemy przecież z promocji, na którą wydajemy 85 tysięcy złotych, przerzucić 20 tysięcy na dom kultury. Myślę, że pan dyrektor doskonale potrafi te pieniądze spożytkować i koła gospodyń wiejskich będą nadal działały tak prężnie i efektywnie na dobra naszej gminy, będą tą gminę doskonale promować. W związku z tym proszę uprzejmie również pana przewodniczącego o udzielenie głosu przedstawicielowi koła gospodyń wiejskich, Marka Ziemniaczyka. Dziękuję.